Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Anna Mazurczyk i od 2014 roku zajmuję się sokiem z trawy jęczmiennej i chlorelą, czyli żywnością funkcjonalną. Od tego czasu wyszkoliłam już ogrom osób, które również opiekują się Wami i pomagają w Waszych dolegliwościach. Kochani, dzisiaj chciałabym przedstawić Wam wyjątkową osobę, jaką jest Grażyna Buczek. Grażynko, witaj! Dzień dobry, Aniu, witam Państwa serdecznie. Grażynko, kochana, opowiedz nam coś o sobie. Powiedz nam, od kiedy jesteś w Zielonym Projekcie i jak to tutaj wszystko u Ciebie wygląda? W Zielonym Projekcie jestem od 2 lat. W momencie, kiedy zaczęłam już regularnie zażywać zieloną żywność i sok zielonego jęczmienia i chlorelle, zauważyłam bardzo szybko poprawę. Przede wszystkim moja skóra zrobiła się świetlista, oczy nabrały blasku, zaczęłam mieć więcej energii, zaczęłam się dobrze czuć i miałam bardzo dużo takiego dobrego humoru, pozytywnego myślenia. Naprawdę, słuchajcie, fantastycznie się czuję teraz. A jak odnajdujesz się w tym Zielonym Projekcie? Co Cię tutaj z nami trzyma? Zielony Projekt to jest dla mnie odkrycie stulecia. Słuchajcie, moje kuracje, które były dla moich podopiecznych dosyć długie, miały pełno numerków, które musieli wykonać, nagle skróciły się o połowę, ponieważ zielona żywność funkcjonalna to jest coś, co znakomicie ułatwia powracanie do zdrowia, a na tym mi najbardziej zależy dla moich podopiecznych. Zamiast osobnych mikstur na wyczyszczenie jelit, na odkwaszenie organizmu, na dożywienie komórek, na uruchomienie mechanizmu zwiększenia produkcji soku żołądkowego. W tej chwili mam tylko zieloną żywność i inne procedury, których się zieloną żywnością nie da zastąpić, ale fantastyczne połączenie naturoterapii i zielonej żywności daje bardzo dobre efekty zdrowotne. Wiem, że z racji swojego zawodu, ale też tego właśnie, że opiekujesz się podopiecznymi zielonej żywności, masz kontakt i doświadczenia swoich podopiecznych, o których mogłabyś nam dzisiaj opowiedzieć. Powiedz nam, jakie doświadczenia, co najczęściej, o czym najczęściej mówią do Ciebie Twoi podopieczni po jakimś czasie spożywania zielonej żywności. Moi podopieczni są bardzo zadowoleni z tego, że wraca im zdrowie, że mają więcej energii, że lepiej śpią, że pozbywają się mnóstwa dolegliwości. Oczywiście nie dzieje to się z dnia na dzień, ale po regularnym zażywaniu zielonej żywności spadają im parametry takie jak zatoksycznienie organizmu metalami ciężkimi, takim jak ołów, rtęć, arsen, tal, aluminium, które mają bardzo duży wpływ na to, że nasze komórki stają się nowotworowe. Duża ilość tych substancji w organizmie wywołuje szereg chorób, jak również dożywienie organizmu następuje, nie muszą brać żadnych innych suplementów. Pamiętajcie, że witaminy to są izolaty, a tu mamy kompletny sok z zielonego jęczmienia, kompletną chlorellę, której nie brakuje żadnych enzymów, co ułatwia bardzo przyswajanie. Również regenerację nabłonka jelitowego, który jest odpowiedzialny za wchłanianie z pożywienia wszystkich substancji odżywczych. Jest to fantastyczna żywność, z której bardzo jesteśmy wszyscy zadowoleni, moi pacjenci również. Grażynko, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie, a Państwu dziękuję za czas, który spędziliście z nami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję, Aniu, za zaproszenie. Do widzenia, Aniu, i do widzenia Państwu. Dziękuję za uwagę.